Przechodzimy teraz do kategorii stanowisko. Bardzo dużo osób mnie pyta o stanowisko. Na razie nie chcę robić odcinka ze stanowiska, ponieważ nie jest ono dokończone. Muszę nie jeden, tylko parę elementów zebrać do kupy, żeby to wszystko ładnie się komponowało. Wbijajcie jak najszybciej, ponieważ ogłoszę wam tam bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz. Jest to naprawdę ważny dla mnie stream i chciałem wam przekazać bardzo dużo informacji. Najpierw bardzo ważne informacje, które muszę podać, tak jak wcześniej mówiłem. Mogę się powtarzać, ale jest to dla mnie dosyć ważne. A mianowicie, słuchajcie. Stwierdziłem, że trochę się opijałem ostatnio. Naprawdę. I trochę mi z tym źle. Trochę zaniedbałem tu chwilę wyjebać. I tak dalej. Cały rok byliście w błędzie. Ukrywam to przed swoją publiką. Przez lata kanał, który do tej pory znaliście, już nigdy nie będzie taki sam. Właśnie dzisiaj zakończymy premierę. To mój pierwszy filmik. Siemano, jestem Vox. W tej chwili słyszycie mnie z tego mikrofonu. Już 6 oglądających. Dziękuję wam. Jak ja wam dziękuję. Co trzeba zrobić, żeby mieć dużo wyświetleń pod jakimś filmem? Rób to, co kochasz i na pewno kiedyś osiągniesz sukces. Siema widzowie. Witam was bardzo serdecznie. W etapie drugim. No to nieźle się porobiło, widzowie. No cóż, nabrałem was. Powiedzcie mi, kto by się tego spodziewał? Oczywiście z osób, które nie wiedziały. O tym, że będę mieszkać w tym domu, wiedziałem już ponad 10 lat temu. A zacząłem nagrywać od 7 lat, więc powiedzmy, że przez cały czas to przed wami ukrywałem. Event, który zorganizowałem, był planowany od ponad miesiąca i przygotowywany przez jakiś tydzień przed właśnie planowaną datą. Nawet nie wiecie, jak się stresowałem przed tym eventem. Wyobraźcie sobie sytuację, że nadajecie coś na żywo i nie możecie pozwolić sobie na żaden błąd. Samo studio było tworzone od jakiegoś 1 stycznia, ale o tym opowiem wam w filmie, jak powstało moje stanowisko. Mogę wam też powiedzieć jedną ciekawostkę, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale film z podsumowania roku miał jakąś lepszą jakość. No właśnie, wstęp do filmu z podsumowaniem roku był nagrywany tym właśnie aparatem, czyli od tamtego momentu już miałem aparat i już byłem gotowy na to, co się właśnie stało. W tamtym poprzednim domu, przez który właściwie mnie pewnie poznaliście, nie było zbytnio warunków do nagrywania. Miałem jeden kadr, dosłownie tylko jeden. Nie mogłem obrócić w żaden sposób mojej kamerki internetowej, ponieważ niestety pokój, w którym mieszkałem, nie był zbyt, powiedzmy, medialny. A więc skoro to jest taki film, który ma was wprowadzić do tego, powiedzmy, nowego etapu, muszę najpierw wam pokazać moją przeprowadzkę, którą oczywiście też wcześniej nagrywałem. Siema widzowie, witam was w pierwszym tak naprawdę takim w miarę profesjonalnym vlogu, ponieważ zawsze te vlogi były takie amatorskie, a dzisiaj walniemy sobie takiego prawdziwego. Ale co dzisiaj robimy? Coś, na co bardzo długo czekałem, czyli przeprowadzamy się. Do dupy trochę wyszło, bo mieliśmy się ruszyć wczoraj, a jest dzisiaj już drugi dzień. Dzisiaj już myślę, że damy radę się wprowadzić faktycznie. A teraz sobie przecieram monitorki, więc widzimy się później. Najpierw trzeba było się pożegnać ze swoim stanowiskiem i zacząć je pakować. Siemano, chcieliście odcinek ze stanowiska? To macie zarąbisty odcinek ze stanowiska. Jednocześnie oczywiście wszystko sprzątając, zmywając, czyszcząc i pakując. Pik, pik. Pik, pik. Pik, pik. Pik, pik. Pik, pik. Spakowałem bardzo dużo sprzętu do tego stanowiska, ponieważ jakby nie mogłem kupić wszystkiego od nowa, a bardzo dużo rzeczy z tamtego stanowiska przydają mi się do dzisiaj. Tutaj udało mi się wszystko uzbierać, już mam cały komplet. To wszystko, co tu widzisz, to jest całe stanowisko, ale w różnych pudłach. W międzyczasie nagrywałem też różne relacje dla znajomych. Bogdan oficjalnie wleciał do pudełka. Stwierdził, że super pomysłem będzie tam wskoczenie.
Cała ta przeprowadzka była też dosyć sporą charówą. Przez cały tydzień praktycznie jedyne co robiłem, to wstawałem, pakowałem rzeczy. Oczywiście wszystko trzeba było przenieść z domu do domu, z domu do domu, z domu do domu i tak kurna 5 razy dziennie. No to co, już się wprowadziłem i oczywiście zaczęło się odkrywanie nowego domu. Bogdan przez jakieś 7 minut cały czas chce się wydostać. Bogdan jest dzisiaj giga niegrzeczny, jak chodzi o to. Niestety, przeprowadzka go dobiła. Padł w stan wściekłości i próbuje wszystko rozdupić. Oświetlenie tutaj jeszcze nie jest jakieś takie giga dobre, aczkolwiek zapaliłem sobie lampkę, żeby jakoś to fajnie wyglądało. Mogę jeszcze sobie tak dodać klimatu, coś takiego. Jest nowa miejscowa, będzie więcej możliwości, to nowe studio będzie i tak dalej. Dzisiaj jeszcze będę montował biurko, co też nagram. No generalnie sobie siedzę, gram w Fortnite'a, staram się tutaj ogarnąć rzeczy typu, wiecie, PlayStation, typu jakiś VR-ek, no bo VR-a też mam, chcę sobie zamontować. Pokój jest oczywiście taki, jak chciałem, idealny po prostu, zielony, to jest najważniejsze, pamiętajcie. Pykam sobie w tego Fortnite'a i sobie zdałem sprawę z tego, jak mało grałem na PlayStation. Vlogs Fortnite, widzowie. Vlogs Fortnite. Chcecie jakiś odcinek z PlayStation? Wreszcie mam warunki, żeby to zrobić. To się może nie tak, z ładnie ustawioną kamerką. Jeżeli będziecie coś oczywiście chcieli, mogę coś nagrać z PlayStation VR, ponieważ mam w sumie takie plany. Mam oddzielny pokój też do streamowania i nagrywania. W tym pokoju też są warunki do nagrywania, ale wreszcie są warunki do tego i wreszcie będę mógł to robić. No niestety w poprzedniej lokacji, w której mieszkałem, nie mogłem tego robić. Dlatego się tak cieszę i dlatego robię z tego taki, wiecie, fajny kontencik w sumie, nie? Starałem wam się o tym nie mówić właściwie, o tej przeprowadzce. Głównie dlatego, że czekałem na to jakieś 10 lat. To jest dosyć dla mnie ważny moment w życiu, ponieważ 10 lat temu widziałem, że będę tu mieszkał i czekałem na to cały czas. A co do mojego pokoju, w którym teraz jestem, to jest generalnie pokój, w którym śpię, spędzam czas, na przykład właśnie grając na PlayStation, bo nagrywać i, no nie wiem, grać w jakieś gierki na komputerze, no to będę oczywiście w studio tam na dole. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego filmy się nie pojawiały, dlaczego streamków tak naprawdę nie było, no i dlaczego byłem tak mało aktywny gdziekolwiek. Trochę byłem zajęty, więc sorry, ale mam nadzieję, że wyjdzie nam to wszystkim na dobre, ponieważ ja będę robił dla was potężny content, wy będziecie to oglądać i mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Czego możecie się spodziewać po tym drugim etapie? Większej swobody. Podobnego contentu. Co wymyślę, to tutaj wstawię. Postaram się z siebie dać 100%, żeby te filmy były jak najlepsze, jak najbardziej jakościowe i żeby wam się jak najbardziej podobały. Poza tym filmem pojawią się jeszcze 2 filmy dotyczące bardziej stanowiska, a nie samej przeprowadzki i całego tego nowego etapu. I to w sumie tyle, widzowie. Widzimy się w następnych filmach. No i na koniec chciałbym wam jeszcze podziękować. Nie spodziewałem się takiego odzewu. Nie spodziewałem się tego, że na streamie będzie 36 albo 34 osoby. Nie spodziewałem się takiej aktywności. Trochę zaniedbywałem ten kanał. W momencie, kiedy powiedzmy po byciu AFK, tak nie wiem, z 2 miesiące, nagle wbija wam tyle osób i wraca i daje o sobie znać, że faktycznie są i faktycznie czekają na te filmy, to robi się taki banan na twarzy. Dziękuję wam za wszystko, super jesteście. Siema.